Witajcie w podcaście Kopiuj w klej, podcaście, który udowadnia, że Wikipedia nie jest wiarygodnym źródłem informacji, ale wystarczającym do ukończenia edukacji. Dzisiaj po raz drugi w historii mamy gościa, ale po raz pierwszy zapowiedzianego, nie wszedł w środku nagrywania. Tak, cześć, tak. Gosiu. Dzień dobry, dzień dobry. Naprawdę jestem pierwszym oficjalnym takim prawilnym gościem. Tak, teraz Dominik przed torbami po prostu wszedł tutaj tak w środku nagrania. Ej, to jest porządne wejście. Machaliśmy mu, że nie wchodź, nie, zostań tam, on sobie przyszedł do nas, siadł i zaczął gadać. Będzie teraz ASMR? Weekendzik! Tutaj Gerek! Co, Gosiu, robisz w życiu? Słuchamy. Kim ty w ogóle jesteś? Paweł i Gosia poznali się dzisiaj. Po co tutaj przyszło? To nie, prawda. To... Poznaliśmy się dzisiaj. Ale Spotify nas zmaczował szybciej. Tak? No, a jest zrobił, racja, no tak. Zrobił kolab naszych podcastów, zanim on faktycznie powstał. Błędy Spotify'a, też racja. No. I to było tak, że był nasz podcast i miniaturka Gosi. Tak, mojego podcastu. Smacznego, dokładnie. Tak. Racja, zapomniałem o tym. Także Spotify to przewidział. Spotify czasem jest lepszy niż Tinder. Prawda? Zobaczymy. Się. To się dopiero okaże. Wiecie co, ja ostatnio poznałem taką dziewczynę, nawet pisze do mnie często maile. Kasia z Bolta się nazywa. I mówi: Janek, promocja 2 za 15 zł. A ty masz takie, albo coś takiego, taki, o co chodzi w ogóle. I ja tam piszę do niej, o co chodzi, ja nie znam pani, ale poznałem taką fajną dziewczynę. W ogóle spoko, spoko. Janek kiedyś spróbował opcję za 15 zł i nie było fajnie. Ej, jeśli chodzi o Bolta, to ja już parę razy wyznałam miłość ziomeczkowi od social mediów Bolta. I sobie z nim pisałam, mówiłam, że jest zajebistym kozakiem, jeśli chodzi o ich kampanię na Instagramie. A to ja mam to samo z redaktorami na Twitterze, tygodnika nie. Powiedziałem, że ich kocham i mogę za nich wyjść. To, że wysyłasz im dick pics, nie oznacza, że wiesz, że oni odzajemniają. Oni jakieś uszy mi wysyłają, w zamian nie wiem, o co chodzi. Ale satelitę po prostu ci wysyłają, takie dwie. Na czym polega ta kampania Bolta, że byłaś tak zafascynowana tym? O, widzę, że tutaj taki profesjonalny Kasia Uber jeździ Bolt. Nie, jakaś Uber jeździ Boltem. Jestem poważnym człowiekiem. Aleksandra Uber? Nie wiem. Że Uber jeździ Boltem, tak? Tak. Kampanię pamiętam. Nie, oni w ogóle robią świetny Instagram. Oni rzucają tak rzeczy z dupy. Albo ostatnio czytałam fajny artykuł, wywiad z nimi, o tym, jak przez przypadek powstała świetna kampania związana z tym, że jakiś człowiek wytatuował sobie ich logo. I ktoś... I oni dzięki temu wprowadzili do swojej aplikacji możliwość płatności tatuażem. No, ale zrobili to na takiej zasadzie: ziomy, to było śmieszne, fajnie wyszło, ale nie róbcie tego, kurwa, więcej. Nie będziemy płacić za wasze darmowe przejazdy. Okej. Okay. No, koleś, który wytatuował sobie logo, mam nadzieję, że ma do końca życia już darmowego Bolta. No tak, ma właśnie, on ma. I prosili, żeby nigdy więcej tego nie robił, bo... Nie. Ale naprawdę szanuję. Polecam. To jest mój internetowy crush. Administrator Instagrama Bolta. To jak ludzie nazywają swoje dzieci jakimiś postaciami z jakichś firm, komiksów. PlayStation 5, tak właśnie. I potem dostają nagle darmowe rzeczy od tych firm. Chyba jakiś koleś nazwał swoje dziecko coś związane z Windowsem i dostali jakiś hajs duży za to. Google chabodzie. Jak byście się chcieli nazywać w tej sytuacji? I... Jakbyście mogli to mieć zawsze za darmo? Swoje dziecko bym nazwał. Nie, siebie. Zastanawiam się, czy mieli być. To bym musiał, czy chciałbym pizza mieć... Pizza na wypasie, żeby potwórny ser. Na wypasie, tak, to nazwisko, ej, czy imię? Tak, zagranicznie. Quattro formaggi. Swoje dziecko natomiast nazwałbym karta graficzna RTX 2080. 3080 już wchodzi. Nie to. Prawie się wody napiłem. Jezu, obrzydliwe. Janek, ta firma, co robi... Panie Janek. Chciałbyś mieć darmowy materiał budowlany. Nie materiał budowlany, tylko oni mają mąkę, takie rzeczy. Tak. Ej, faktycznie. Wyciski używa często, że pani Janek i to wrzuca do siebie, u siebie w filmach tych gastronomicznych. Nie mam pojęcia, co gotuje, tak? Ten kanał, czy znaczy ten... A, Mieczyński. Tak, nie mam pojęcia, tak, no, tak, nie mam pojęcia, co robię chyba. Tak, mimo, a Jankowi brakuje w życiu trochę mąki. Oj, tak. Ja kocham jego mikser Esperanza. I nawet kiedyś oznaczyłam i mnie tak, uwaga, polubił moje oznaczenia. To już było dla mnie jakieś wyróżnienie spośród tłumu. Kiedy wysłałam mu zdjęcie mojej lampy, że moja lampa też robi miny i mogliby się zmaczować z Esperanzą. Oni nie wiedzą, o co chodzi. Tu chodzi o to, że jak pokazywał mikser, tak, to mikser bez włożenia tych trzepaczek, łyżek, trzepaczek, miał taką minę, taką smutną minkę. No. To wiecie, jak auta. Kiedy patrzysz na auto, to widzisz taką smutną minkę albo wesołą minkę. Mikser Esperanza w serduszku. Jak jem jedzenie, które sam zrobiłem. Wystarczy tylko się dokleić te googly eyes, takie, co się ruszają właśnie do różnych przedmiotów domowych. Zgadza się. Jak Spazji ma na fotelu. Na fotelu ma. Tak. To jest śmieszne. Gosia, ty jak byś się nazwała? Siebie. A potem swoje dziecko ewentualnie. Esper. Renault Clio. 9-5 bez ołowiowa. 9-5 już się zgadza. A dziecko? To bym chciała mieć za darmo. Zosia.
Ja niezbędny. Kurde, ile macie od razu wtedy rzeczy. Rzeczy, nie? Do kuchni. W sumie racji. Krzysztof, ja ty niezbędny. Nie powiedziałeś chyba? Chyba ja bym się nazywał Sony Alpha S3. A po prostu Sony. Sony było dobrym imieniem. Sony. No. Co tam u ciebie jest Sony? A na drugie Elgato. Sony Elgato. Ej, to tak ładnie to brzmi. A czemu Elgato? Bo to taki dla streamerów ten, marka. A, tak. Przepraszam. Ale dziewczyna mogę nazwać... Co ja mogę nazwać Road i mam wszystko załatwione w życiu, co lubię. Ej, Road też jest spoko imieniem. No. Sony Road. Sony Road. Ekstra. Idźmy w to. Sony Road. O. Powinniśmy mieć taki co-op. Teledysk nazwać Sony Road. Sony Road. Idźmy w to, tak. Informacja, ciekawostka. Wiecie, że BTS będzie miał koncert w Fortnite? Tak? O! Tak. O, trzeba instalować Fortnite'ika szybciutko. Poczekaj, ja zacznę pobierać. Koreański pop, tak. Kiedy będzie? Nie wiem, ale będzie. Tak, Travis Scott. To a wy słuchacie też... BTS? Nie, ale spoko, tak... ja nie mam nic przeciwko. Ja się wkręciłam w Blackpink. Tak. Okej. Jakie one są zajebiste. Chciałeś... Nie przybija mi żółwika, ale chuj. Przepraszam. Ojeju. Paweł właśnie zapał mojego żółwika. Tak, to było BTS, coś... Blackpink, fajne zespoły generalnie, więc się nie mogę doczekać w takim razie koncertu BTS. Ciekawe, jak to będzie wyglądać, no. W Fortnite. Dobrze. Przechodzimy jakiś do... Jakiś artykuł wylosujmy dzisiaj, co? Wylosujmy jakiś artykuł. Jeden. Bo się miło gada, ale trzeba jednak na temat... Znaczy, przynajmniej wylosować coś dobrego i to nie może być miasto, ani sportowiec. Szybka modlitwa do bogów Wikipedii, do administratorów Wikipedii, którzy nam usunęli nasz artykuł o nas. Ja się raz wpisałam do Wikipedii. Sama? Tak. To smutne, bro. Ale nie, że swoje konto, tylko szukałaś. Weszłam na Polskie Radio, program czwarty i wpisałam się do prowadzących. Bo byłam. Okej. Okej. Nikt mi tego nie odbierze. To takie półsmutne, bro. Okręg wyborczy Manchester Platting. Co? Wydaje mi się, że to jest lokalizacja, więc mogę powiedzieć pozdrawiamy, ale pomijamy. Bo już mamy zasadę, że omijamy miejscowości, bo tego jest za dużo Wikipedii. Okay. Spędzi mnie, no. Aleku... Trzeba coś ściągnąć. Aleku... Jak to było w tym kawałku? Że wydepiluje nos, łatwiej będzie wciągać koks? Jak to szło? Tak. Tylko tak. Jedno w głowie mam. Aleku Russo. Moi drodzy, kim jest Aleku Russo? Russo? Politykiem. Pisarz. Jakiś, no, z politykiem się kojarzy. Pisarz oraz bo polityk. Tam był Jean-Jacques Russo. Tak. Tak. Był. Jeden z... demokracji, no. Filaru demokracji, który tak przyjmie się do tego. Mołdawski i rumuński pisarz oraz polityk. Trafiliście. Bardzo kiepsko. Nie lubię trafić na pisarzy, ja nie wiem, co mam powiedzieć. Książki, opinie, słucham. Przejrzałem jego... dorobek? Przez przypadek kliknąłem rosuj dalej. O. Pozdrawiam pana. O Jezu, tak! Odyseja kosmiczna. Dawno nie byłem tak podjarany. Grand Prix Polski na Żużlu 2016. Tak jest. Oni wiedzą. Mogę to. Czy byłeś kiedyś na Żużlu? Na nie. Na turnieju Żużla? Nie byłam. Okej. Okay. Ale Falubas. Bo mają myszkę Miki w logo. Naprawdę mają myszkę Miki w logo? Tak, mają myszkę Miki w logo. I Disney jeszcze nie dojechał? A czy to jest taka bardzo biedna. Taka bardzo wersja, biedna, taka polska wersja. Miki. Już ich... Boże, rzeczywiście. Taka, to jest taka zjarana całymi oparami z żużla. Tak. Kocham Falubas! Disney jeszcze nic nie zrobił oficjalnie, ale rodziny tych ludzi zaginęły. O Jezu, jak się cieszę. I co się działo na tym Grand Prix? 2016, Lotto Warsaw Film Speedway Grand Prix of Poland. Gdzie jest popularny żużel? W Zielonej Górze. Tak samo, jak to kiedyś... Dolny Śląsk. Dolny Śląsk. Okay. Chociaż nie, Lubin. Skąd tak? Oni biorą ten żużel? Lubuskie. Południowy zachód po prostu. Nie, cały. No Lubin to nie jest lubuskie. Tak. Lubin. Lubin to jest Dolny Śląsk. A, bo... A Zielona Góra to jest lubuskie. Lubuskie to jest Gorzów. Boże... Gorzów Wielkopolski? No, tak, kojarzę? Lubuskie, tak? No. A lubelskie no. To jest tam nadal. Mogę za to, Janek, troszkę bliżej mikrofonów, proszę. Jeszcze bliżej? I bliżej siebie, prosimy. Druga impreza w cyklu Grand Prix w sezonie 2016. Zawody odbyły się 14 maja 2016 na Stadionie Narodowym w Warszawie. I my tam nie byliśmy. Na Stadionie Narodowym? Tak. No. One tam się ile odbywają. Ile ton żużlu wysypali? Chcę się dowiedzieć, mów mi. Mów. Ej, to było zajebiste. I skąd ten żużel wzięli? Taki oryginalny ze Śląska przywieźli. Nie, bo ogólnie to jest tak tradycyjnie, zawodnicy żużla włożą swój. Swój. W kieszeni mają. Wysypują go. Muszą tak tylko wytrzebać ubrania i jest cały stadion. Jezu. Jak wskazali na Shawshank, co w skarpetkach wynosili w kieszeniach spodni. Komisja Speedway Grand Prix na zawodni... Co? Komisja
A, nazewnika startującego z dziką kartą nominowała Patryka Dudka. Zawodnikami rezerwowymi zostali Maksym Drabik i Paweł Przedpełaski. Jaki młody jest ten Dudek. Ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Jarosław Hampel. Jako zmiana... Kurwa, to są skomplikowane wyrażenia. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił Fredrik Lindgren. Kwalifikowana jest tym trudnym słowem, którego nie potrafiłeś wymówić? Nie, w ogóle chodzi o mi zmiana kwalifikowana. Przepraszam, w sensie... mam pytanie. Czy my czytamy cały artykuł po kolei? Wszystkie te wątki? Nie, staramy się. Nie, staramy się. Ale jest na przykład Russo, to Russo przez przypadek. No tak, okej. W ogóle podziwiam niesamowicie infrastrukturę Stadionu Narodowego. Ile tam się dzieje rzeczy? Ile oni są w stanie tam z rzeczy zorganizować? Tam są w ogóle biura normalnie. Nawet koncert można. Taki disco polo. Chodziło akurat. Ale że wiesz, że tutaj lodowisko, tutaj mecze piłki, tutaj żużel. Co jeszcze zaraz wymyślą? Może jak właśnie na... Jak to jest z trawą na mecze? Ona jest rozwijana? O jaką trawę pytasz? Na mecze jest rozwijana trawa za każdym razem? Murawa. Murawa. A, murawa. No to tak. Za każdym razem przywożą i rozwijają to? Nie wiem. Gdzie oni otrzymają? Właśnie. Co się dzieje z tą trawą? Ona żyje? W krajach egzotycznych, jak jest taka susza, to tam mają sztuczną trawę, taką strasznie zbitą. Taką jak ja mam... A, nie, taką jak taki dywanik. Nie. Troszeczkę. Tak, takie z Leroy przywożą. Kupują sobie na metry kwadratowe i robią z tego boisko. Ja naprawdę, ja nie interesuję się w ogóle sportem, ale cholera, kupiłbym bilet i to tak... Paweł, nie, że widać. Kupiłbym 10 biletów nawet, żeby tylko zobaczyć, nie wiem, wyścigi skuterów wodnych na narodowym, czy w ten deseń. No był ten surfing, rozmawialiśmy o tym już. No windsurfing był na narodowym. Statków. I że były te wiatraki, które powodowały fale. Na narodowym? No. Sam widział. Woda na narodowym? No. Wypełnili jak koloseum. Chcieli tym razem tą wodę. To nie... No tym razem chcieli jeszcze tą wodę bliżej? Tam. To weź podgłośnij. Podgłośniłem. To jest dziwne. Nie, no fajne jest. Można się posmierać nosem o ten mikrofon. To w ten mikrofon ostatnio Janek kaszlał. Ale dobrze. Nieprawda. To ten, co Paweł. Ten. A, okej. Okay. To tamten. Losowanie. Nie ma tutaj żadnych więcej danych. Są tylko tabele wyników. Ale to po co ktoś o tym robi artykuł na Wikipedii? No, bo są tabele nawet wyników. Nawet nie wiesz, o jakich rzeczach na Wikipedii są artykuły. I te artykuły są na tyle... O dziwo, o nas nie ma artykułu. Tabele wyników są na tyle skomplikowane, że nie wiem, kto wygrał. Nie, chyba wiem. Chyba wygrał Chris Holder. Brawo, panie Chris. Umie pan skręcać w lewo. Nie wolno tak mówić, Krzysztof, nie wolno. Ja strasznie lubię cizować panu żużla. NASCAR zaczniemy obrażać. Ale NASCAR jest o tyle lepsze, że tam są samochody. Ale tam, i zasuwają strasznie szybko. I tam się tylko w lewo skręca też. Tak. Tutaj jeszcze mogą jak tam driftować o tym żużlu. Tak. Ale słuchaj, kibic może sobie rozpalić grilla na trybunach. Zajebista na NASCARze? Możesz się... Nie, to na parkingu. Możesz się najebać, możesz się najeść, możesz obejrzeć, powdychać spaliny. O Jezu, spalinki. Potem taki pijany wsiadasz do auta i wracasz do domu. Nakarmić pasożyta, potem bijesz swoją żonę. Żartuję, to był żart. Pasożyt, bicie żony. Gdzieś miałem zapisane kiedyś, jak ktoś mi napisał komentarz, jak się śmiałem z żużla. Taki był zajebisty komentarz, mi ktoś kiedyś napisał. No ja wiem, ty napisałeś, że to jest polski NASCAR. Żużel to polski NASCAR i nawet na te motywatory stawiłeś swojego Twittera. To jest głupie, nikt tego nie rozumie, ale południowa część kraju się cieszy. I ktoś mi napisał, że taki zajebisty komentarz, że... Nie chyba nigdy się. Nie byłeś na meczu żużlowym. Ten zapach spalin, ten ryk silników. I ty gość tak się rozpisał. A ktoś skomentował na dole. Ty, to trochę gejowskie było. Bardzo mi się podobało. Najlepsze jest to, że to nie jest pierwszy raz, kiedy słyszę taki komentarz. Bo już słyszałem tej komentarz, że właśnie te spaliny powodują, że to jest taki fajny sport. A może jest tak, że wszyscy wchodzą, tracą przytomność na 3 godziny, bo tak samo jak spaliny w garażu i później się budzą. Na narodowym takie wspólne wdychanie spalin, wspólne odcięcie. Zamykają narodowy, zasłaniają dach. Wiecie co, mnie takie zagazowanie się trochę źle kojarzy, więc może idźmy dalej. Naprawdę? Nie, ty. Gosia nie przykłada do tego ręki, do naszego podcastu. Ona powie, że potem ją wyciszyć w ogóle. Sutter Creek. Miasto w Stanach Zjednoczonych. Pozdrawiamy, ale pomijamy. Straszne dzisiaj artykuły są. Ej, Grant, był żużel. Zostaw mnie. Był żużel. O! Jak się cieszyłem. Włodzisław Śląski Radlin. Zespół? Co to jest Włodzisław Śląski Radlin? Dzielnica Włodzisława Śląskiego. Nie, patrz, Paweł, idź sobie. Przystanek kolejowy w Włodzisławiu Śląski. Ekstra. Jankowi dgnął. Jaram się. Co to jest? Opowiadaj. Przystanek kolejowy. No i to tyle? To tyle? Nie, dworzec wybudowany został przy ulicy Dębowej w dzielnicy Radlin 2. A co z Radlinem 1? Czy on też ma? Radlin 1... Nie wiem, co się z nim stało. Chyba słaby był, zrobili dwójkę. No. Na przystanku zatrzymują się pociągi osobowe Kolei Śląskich i przewozów regionalnych. W roku 2018 przystanek obsługiwał pomiędzy 10
O Jezu, nie. 10, a 19 pasażerów na dobę. O Boże, jak smutno. Ojej. To jakbyś słuchał wyników lotniska w Modlinie. Trochę podobnie. Nie w Modlinie, w Radomiu. Modlin robi zajebiste te... Wizzery, Ryanairy i tak dalej. No, chociaż największy w Polsce jest, ale tak, Radom jest tysiąc, albo tam... Jakieś tam tysiące tylko no, pasażerów. No, jest rocznie. Szaleństwa. Rocznie. Tak. Ojej. No. Liczba peronów, 2. Liczba krawędzi peronowych, 2. Kasy? Krawędzi peronowe? Nie ma kas? Nie ma kas. O kurczę. W ogóle chłopaki tutaj strasznie uwielbiają pociągi z jakiegoś powodu. Obaj. Wiesz, że w Czachówku ja mam na naszej stacji nie tego, ma już automatu do kupienia biletów? Wiesz co? Pewnie pani z kasy podpaliła. Pociągi są spoko? Pociągi są spoko. Mi się zawsze źle kojarzą. Mam takie wyobrażenie zachodniego przed remontem jeszcze. I... A widzisz, bo ja nie jestem z Warszawy, więc zachodni kojarzę... Raz tam trafiłam i to na dworzec autobusowy. Pewnie. Dworzec autobusowy jest straszny. Wiem! Jest i to tragiczne. Słuchajcie, jechałam tam autobusem przez 9 godzin chyba z Jeleniej Góry i najlepsze jest to, że jak był postój w Złotoryi, chciałam skorzystać z toalety i pan kierowca mi powiedział, zdąży pani lub pani nie zdąży. I chyba nie zaryzykowałam, więc siedziałam w tym autobusie. Zatrzymałaś? Wow. Nie było innych alternatyw wówczas. No, ale pociągi mi się dobrze kojarzą, bo ja dojeżdżałam na studia do Torunia pociągami. Długo? 3 lata. Znaczy, długo pociąg jechał? Długa była taka podróż? No, około 3 lat. W Polsce? W polu staliśmy dość długo. 3,5 godziny, tak średnio. O Jezus Maria. O kurka woda. A to nie codziennie, spokojnie. Nie, na weekendy. Dzisiaj na grupce dla fanatyków kolei. Widziałem, tam jest. Tak, Janek tam jest. Tak. Pozdrawiam serdecznie tą grupkę. Nie przyznaję się do niej, bo sam nie interesuję się tak bardzo kolejami. Właśnie się przyznałeś. Ale nie przyznaję się do tego, nie fascynuję się tak jak oni. Okay. Wrzucili jakiś odcinek, link do odcinku na YouTubie, w którym ktoś opisywał, jaka jest najstarsza jednostka, która jeździ po Polsce. Mm-hmm. Jest to te EN57, popularne, które jeżdżą na trasie Radom-Warszawa, tak zwane kible. Nie wiem czemu, nie patrzyłem, ale wiązanka, jaka tam była opisana, że takiej dezinformacji dawno nie widziałam w jakimkolwiek filmiku na YouTubie. Ludzie tak zjechali autora tego filmiku. No było to straszne. Nie włączyłem, bo to teraz włączyć. Powstał, może to a propos tego było, bo... Podcast o kolejach? Nie podcast. Nie. Kanał. Się cieszył. Jest taki. Kojarzycie kanał Samoloty na YouTubie? Nie. Kojarzę film Samoloty. O Jezu, to jest zajebisty kanał. Ona ma ponad 100 tysięcy... Jak się ucieszy. Ponad 100 tysięcy subskrypcji ma. I tam jest ziomeczek, Zajawkowicz Samolotów, który opowiada o różnych case'ach związanych z samolotami, o katastrofach i tak dalej. I on teraz założył swój drugi kanał pod tytułem Pociąg. Tak, okay, Tiger. Niech będzie. Proszę powiedz mi, że ten kanał prowadzi Tiger Bonzo. Zobaczcie, to jest samolot. O, później ci pokażemy fascynata motoryzacji. Okej. Okay. No więc może dlatego się pojawił temat, bo może on coś wrzucił, co było dezinformacją. Może to być to. Może a to widzisz? Być to. Może to gość, być to. Który miał kanał samoloty, założył kanał pociągi. No miał też kanał wieżowca, ale nie wiem, czy dalej go prowadzi. Jezu! Jak się zajara mikserami, wiecie, kanał miksery. Wyobraźcie sobie, że ludzie zastanawiają się nad nazwą swojej marki, nazwą kanału, a to jest po prostu wieżowce. Samoloty, ale jest, ale wiesz, czego się spodziewać. Jest konkretnie przynajmniej. Gdzieś widziałem informację, że koleś, który odpowiadał za wymyślenie tytułu do bajki auta, wymyślił ten tytuł i dostał ileś tam milionów premii. Auta. Przy auta 2 to już w ogóle budżet nie wytrzymał. Oni tak siedzą, podchodzi jaki jeden go, jak wy, buntownik bez powodu, gdzie rozwiązywali jakieś zadania tablicy trudne, on był tam tylko woźnym, podchodzi, rozgląda się, że nikt nie patrzy i dopisuje 2. I przychodzi szef wytwórni. Ja pierdolę, kto to napisał, znajdźcie mi tego człowieka, geniusz. Auta 2. Jak był Saturday Night Live Show, był taki z Goslingiem, chyba z Goslingiem, beat komediowy, gdzie Gosling tam niby odkrył, że gość, który zrobił logo Awatara, po prostu wziął zwykłą książkę, czcionkę papirus i napisał Awatar. I to nie ma nic zrobione w tym logo, to jest napisana ta czcionka. I że to strasznie przeżywa, płacząc pod jego domem. Wiem, co zrobiłeś! Ulubiona postać z filmu Auta. O Jezu. No ten. Zigzag McQueen, wszyscy wiedzą. Choć ja wolałem. Nie! Ja to lubię tych, co wymieniali wulkanizatorów. Ja ich uwielbiałem. Ten Włoch, nie? Fiat 500. Jak się nazywał ten, co miał swój zespół? Gruz, ciężki gruz. No, what the fuck? Złomek. Złomek miał swój zespół?
Tam jest taka wstawka, że on śpiewał kiedyś. Złomek potem miał swój cały serial na Disneyu. Tak, tak, nie oglądałam. Moim ulubionym był ten taki, on nie miał zbyt dużo kwestii. Ten z wąsem, wyścigów z wąsem. Tyr, w którego Zygzak McQueen wjeżdżał od tyłu i w nim jeździł po kraju. Jakby fascynowało mnie fakt tego, że on po prostu w niego wjeżdża i jeżdżą sobie razem po kraju. Nie w niego, tylko w przyczepę. Jego wjechał. Przyczepę. Mówisz o drugie, że przyczepa nie żyła. Może przyczepa była jednak nim. Nie, to był tir, który ciągnął nim. Przyczepę. Ja właśnie myślę, że nie. Tak kangur troszeczkę, tak wiesz, z dzieckiem. Jeju, nie. Przepraszam. Ale to było tak fascynujące dla mnie. Złomek miał zespół i ich najlepszym kawałkiem było Siwy Dym. Nie słuchaliście nigdy bajek z Disneya? Znaczy piosenek z Disneya? Widzę, nie ty. Krzysztof, że ty wolisz cięższe ale brzmienie. Siwy Dym. Teraz popatrz, kiedy to zostało wydane i powiedz, że to było w liceum. Bo 7 lat temu... To było w liceum. To już mogło być tak nawet studia. To już mogły być nawet studia w sumie. Krzysiek jedzie na studia. Ale najlepszy kawałek wam wyślę z Finasza i Ferba o Pepe Panu Dziobaku. Jak był tirowcem Pepe Pan Dziobak. Jezu, mordował prostytutki. Dobrze, że nie tirówką. To jest najlepszy kawałek na świecie. Boże, nie. High School Musical tylko. Która część? Zastanów się. Pierwsza taka klasyka, ale trzecia muzyka mi się tam podobała. Trzecia? Mm. Na trzecią ja już byłam za stara. W sensie, ja już oglądałam trzecią z takim... Ja nie byłem! Mi się podobało. Chłopcy dojrzewają później. Tak tylko, jak Troy biega po pustej szkole i śpiewa o tym, że nie wie, jakiego ma dokonać wyboru. Przestań, najlepszy występ Troja to kiedy biegnie przez pole golfowe i odbija się w tym bajorku na środku. O Jezu! To CGI, taka tragedia była. Tak, kocham. Dwójka to jest klasyk. Tylko stand-up, wytęć marzenia. Nie stand-up, nie gadam. Step-up! Nie step-up! Step-up! Co myśli, jaki stand-up? Co mi ominęło? To ja będę miał swój program stand-up, wygadaj marzenia. I co, Lotek tam tańczył, tak, z Paczesiem? Stepowali? Tak? Lotek. Kupa szczotka. That's my jam! I Pacześ, no i wtedy ją piłem, zaciągnąłem do łóżka i ty jebać gdzieś... biedę! Jezu, stand-uperzy tańczą z gwiazdami. O, shit, nie mamy czasu. Jeszcze jeden artykuł. Jeden. Jak się Paweł przestraszył. O, shit, nie mamy czasu. Wsiadaj do podcastu, nie ma czasu tłumaczyć. No, co wyrosłeś? Powiedz to od razu. Zespół futbolowy. Leeds City FC. Nie, co to jest? Football Club. Veto. Dziękuję. Zabijamy piłkę nożną w tym podcaście. Boguszyce, powiat oleśnicki, ja teraz prowadzę. Okej, dobra, pozdrawiamy, ale pomijamy. Mój tata też mi jak zawsze mówił, pozdrawiamy, ale pomijam. Janelle Craig, kim jest? Futbolista amerykański. Nie. Lekkoatletka. Nie czytaj mi tutaj. Nie, to raz akurat zgadza, naprawdę. Urodzony 29 marca 1994. O! Barbadoski, lekkoatleta, specjalizujący się oczywiście oszczepem. Barbadoski, to tam z Rihanną tam. I rzuca oszczepem. Ej! Ostatnio oglądałem 12% Asterixa. A myślałem, że ten film jest... To jest film animowany? Tak, z 69 roku w ogóle. Albo 67 w ogóle. Gerard Depardieu grał w filmie tym oryginalnym. Taki z... Ale... To w 90-tych latach. No ale to w animacji z 90-tych lat. Gdzie w polskiej wersji jest... Ta taka piosenka popularna? Nie, to nie jest to. Ta popularna piosenka. No, była jedna z prac była taka, że był najsłynniejszy sportowiec, który rzucał oszczepem. I jak rzucił oszczepem, to przerzucił na następny kontynent i wypowiedział wojnę w Ameryce Północnej, Indianom. A na to Obelix jak rzucił, to ona się kręciła wokół całego globu i goniła, tego kolesia. Gościa, tak. Boże, jakie to było zajebiste. To ma tyle lat, a mnie do tej pory to bawi. Dlaczego nie oglądałam w ogóle. 25-latek ogląda takie rzeczy teraz? Ej, to jest klasyk. Wróćmy do tematu High School Musical, co? Nie, tam są prawdziwi aktorzy. Przepraszam, to jest życie, miłość. Na 60 lat, to jest zajebista animacja była? W ogóle jaka była zajebista? Ja cały czas się dziwię, królowa, nie, Śnieżka? Śnieżka i siedmiu krasnoludków. To też jest z lat jakichś 40-tych? No. Coś 30-tych? To jest w ogóle... Dla mnie kosmosem jest Alicja w Krainie Czarów, że ona jest z 50-tego? 51? 50? Z postaciami, fabularna, tak? Że... No, że animacja. Animacja. Jest fabularna. Gdzie właśnie ona też jest z 50-tych lat. I korzystali z kompletnie innego sposobu do green screenowania. Mm-hmm. No. Z kolorem światła, który wyglądał znacznie lepiej niż green screen. To prawda, to prawda.
Ile mamy czasu? Poczekaj, muszę dyszać o barbadoskim lekkoatlecie, który rzucał oszczepem. Widzisz ten filmik, jak ktoś na jakichś zawodach trafił oszczepem sędziego? Widziałem. Nie? Jest kilka takich sytuacji. Jest jedna chyba śmiertelna i jest jedna, gdzie gość po prostu dostaje i wyciąga gzutem, a taki przerażony nie wie, co się stało. W 2013 zdobył srebro mistrzostw pan amerykańskich juniorów. Pan amerykański, czyli cała Ameryka. Tak, o to chodzi. 37 ta królowa Śnieżka jest. W 2016 sięgnął po brąz młodzieżowego czempionatu strefy NACAT. Nieważne. Stawał na podium Karifta Games, złoty medalista na mistrzostwach Barbadosu. Szok. Rekordzista życiowy. Rekord życiowy. Ile może rzucić oszczepem? Ile może rzucić oszczepem? 83 metry. Kilometr. Nie, 45 metrów. 45 metrów. Nie no, 45 metrów bez zasady, jest 200. Nie znam skali, młotem, więc nie wiem. Młotem można rzucić 80, więc oszczepem nie może rzucić na pewno 80. 78,71. Co? No. O kurde. Przed takim nie uciekniesz. Ja bym powiedział, że oszczep jest bardziej aerodynamiczny i może lecieć dalej niż kula. No, ale rzut ale motem, kula obkręcasz, wykorzystujesz no, fizykę i zajebisty. Rzucasz. W sensie inżynierowie, kuźwa. Ten pomysł. No, ale tak, no. Tak samo jak dyskiem rzucają, też się obracają przy tym. No tak. Kiedyś spotkałem w... Dysk. Ja powiem właśnie, dysk kiedyś spotkałem. Jak się nazywa... Jest taki ośrodek do badań sportowych w Warszawie przy Iskrze. Co? Przy Skrze, przy stadionie Skry. Ja tam wiem, że jest wulkanizacja, polecam. Okej. Okay. I tam właśnie spotkałem to kiedyś jedną, co rzucała w młotem w Polsce na mistrzynię. No dobrze. Duża. No mam nadzieję, cieszyłem się, że ona nie rzuciła. Można kolanie by cię złapała. Mogłaby to rzucić. Boże, jakby to było... Kiedy robimy? Kiedy mogę ciebie złapać i rzucę tobą jak młotem? Oczywiście. To byłbyś idealny. Ty masz takie małe kostki. Może za kostki można byłoby cię złapać. Jak niemowlak. Takie chude. Ale myślę, że trochę za dużo ważę dla ciebie. Myślę, że musimy się przejść do przedszkola. Zapytać za ile... Tak. Pozwolę nam przedszkolakami rzucać? Za dwie dychy jedne tylko rzucimy. Mieliśmy taką 10-minutową dyskusję, ilu 9-latków byśmy byli w stanie pokonać. Ile jesteś w stanie 9-latków pokonać, Małgorzata? Ale zależy pytanie. W jakiej kategorii. I masz tylko minutę na odpowiedź, bo zaraz się skończy czas. Zależy w jakiej kategorii. Znaczy, na pięści. Nie, sytuacja jest taka, że atakuje cię stado 9-latków. Ile jesteś w stanie ich pokonać gołymi rękami? Odepchnąć, padniesz, rzucić. Ja chyba w ogóle nie byłabym w stanie nikogo pokonać. W sensie w ogóle nie czuję w sobie ani trochę takiej możliwości, żeby kogoś uderzyć na przykład. One są rozwydrzone. No i koniec, dziękujemy. One są rozwydrzone. Już wiem, jak się czuł, ojciec jak zobaczył, jak się mną zawiódł. Po prostu tak samo, no. Dobrze. Żadnej liczby nie podała. Dziękuję wam bardzo za wystąpienie razem ze mną. Dziękujemy gościu, że nas odwiedziłaś. Dziękuję gdzie bardzo. Gdzie można więcej cię znaleźć? Wszędzie. Już jestem teraz wszędzie. Zajrzycie pod łóżko, będzie tam czekała na was. A szczególnie w lodówce. Koło whisky stoję. Ale linki, nazwy? Zmacznego, tak wiem, i podcast radioaktywny. Dziękuję. Bardzo mi się podoba, że musiałeś na tablicy przeczytać, jak się nazywają twoje podcasty. Tam jest tylko jeden. Dzięki za słuchanie. Miłego dnia, kocham was wszystkich. Paweł, Janek. Pa, pa. Pa, pa.